Dzień dobry. Nazywam się Marcin Matczak. Jestem profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uczę studentów prawa i filozofii. Zdecydowałem się otworzyć ten kanał, ponieważ chciałbym podzielić się z wami moim rozumieniem świata. Takim rozumieniem, które udało mi się uzyskać w ciągu 40 lat mojego życia. Być może myślicie, że profesor to jakiś autorytet, niepodważalny autorytet. Nie tak to wygląda. Jeżeli jest profesor jakimkolwiek autorytetem, to tylko dlatego, że wyszedł w drogę, którą wy idziecie trochę wcześniej. Jeżeli cokolwiek więcej od was wie, to dlatego, że ma już pewne doświadczenie, którego wy nie macie. Tym doświadczeniem chciałbym się z wami podzielić. Jednak nie jest to kanał dla ludzi, którzy chcą wziąć udział w teleturnieju. Nie będziemy tutaj mówili o liczbach, o datach. Będziemy stawiać pytania, ważne pytania, po to, żeby zrozumieć rzeczywistość. Bo prawdziwa wiedza to wiedza, która pozwala nam lepiej nawigować w świecie. Jakie to będą pytania? Rozmaite, dotyczące prawa, polityki, ale też zwyczajnego życia. Będziemy na przykład zastanawiać się nad tym, dlaczego trójpodział władzy jest lepszy od jedynowładztwa. Dlaczego mimo pewnego oburzenia w społeczeństwie nawet pedofil zasługuje na adwokata. Będziemy zastanawiać się nad tym, dlaczego warto brać udział w życiu publicznym. Dlaczego, jeżeli ważna jest dla ciebie ekologia, segregowanie śmieci, ale także jeżeli ważna jest dla ciebie na przykład regulacja aborcji, na pewno powinieneś wziąć udział w wyborach, bo twój głos się liczy. Ta droga, którą będziemy szli, nieraz może być frustrująca. Jest takie powiedzenie, że za górami są następne góry. Zrozumienie czegokolwiek jest jak wejście na szczyt, z którego widać dalsze szczyty, na które chce się wejść. Ale mimo wszystko sądzę, że warto tę drogę przejść. Mam nadzieję, że zdecydujecie się wybrać w tę podróż razem ze mną, a ja, jak powiedziałem, postaram się z wami podzielić tym, jak rozumiem świat. Zapraszam do zadawania pytań i do szukania odpowiedzi. Jeżeli zainteresowały was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, ażebyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.